I ostatnia strona nadchodzi. Jeszcze chwila cierpliwości. I młody tokarz rozłożył w izbie obrus, przyprowadził osła i rzekł do brata. No, drogi bracie, gadaj z nim. Młynarz rzekł. Bricka brit! A na obrus posypały się sztuki złota, jakby tęgi deszcz runął. Osioł nie przestawał, aż wszyscy zebrali tyle, że więcej nie mogli unieść. Widzę po tobie, że też chciałeś tam być. A? Potem młody tokarz poszedł do stolika i rzekł. Drogi bracie, pogadaj z nim. Ledwo stolarz rzekł. Stoliczku, nakryj się. Pojawiły się najpiękniejsze misy wypełnione jadłem. A uczta była taka, jakiej krawiec w domu jeszcze nie widział. Wszyscy krewni zostali na noc. Byli zadowoleni i weseli. Krawiec odłożył do szafy igły, nici, miarę krawiecką i żelazko. I żył ze swymi synami w radości i przepychu. A gdzie poszła koza? Ta, przez którą krawiec synów przepędził? Zaraz wam powiem. Wstydziła się łysego łba. Pobiegła do lisiej jamy i schowała się w niej. Kiedy lis wrócił do domu, ujrzał w ciemności dwa wielkie skrzące się ślepia i tak się wystraszył, że uciekł. Uciekającego lisa spotkał niedźwiedź. Przyjrzał mu się i zapytał. Co ci, bracie liście? Co masz taką minę? Ach, rzekł rudzielec. Jakieś dzikie zwierzę siedziało w mojej jamie i gapiło się na mnie ognistymi oczyma. Zaraz je przegnamy, rzekł niedźwiedź. Poszedł do jamy i zajrzał do środka, lecz gdy zobaczył ogniste oczy, ogarnął go strach. Nie chciał mieć do czynienia z dzikim zwierzęciem i uciekł. Przerażonego niedźwiedzia spotkała pszczoła. Zauważyła, że coś mu się stało i zapytała. Niedźwiedziu, czemu masz taką minę? Gdzie twoja radość? Gadaj zdrowa, odpowiedział niedźwiedź. W domu rudego siedzi dziki zwierz z ognistymi ślepiami. Nie możemy go przepędzić. Żal mi cię, niedźwiedziu. Jestem tylko małym, słabym stworzeniem, które nawet nie zaszczyca cię spojrzeniem. Ale myślę, że mogę wam pomóc. Poleciała do lisiej jamy, usiadła na gładko wystrzyżonym kozim łbie i urządliła kozę tak potężnie, że ta aż podskoczyła. Me, me! Koza gnała przez świat jak szalona. A co później z nią było? Tego już nikt nie wie. Ja wiem. No co było? Czyli dopowiadamy, co się stało z kozą? Jak pognała przez świat? Proszę bardzo. Poleciała do wody. Poleciała do wody i została delfinem.